no, dalszą przyszłość, no bo jak na razie wiatraki stoją, kręcą się, no i ten cały czas ta uciążliwość tutaj jest u nas. No ja jestem w tej chwili pełna nadziei, że ta walka kiedyś zakończy się sukcesem, że w końcu zwyciężymy, że konstytucyjne prawa, jakie nam się należą, będą w końcu respektowane i przestrzegane. Mamy duże nadzieje związane z tą nową ustawą. Liczymy na to, że kolejnymi krokami będzie to, że przyjrzą się władze lokalne, samorządowe temu, co się dzieje w farmach już istniejących. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. Dziękuję, mówiła pani Małgorzata Witkowska. Proszę państwa, kończymy nasz program z Gawłowic. Interes się kręci, ludzie cierpią nadal. Chcieliśmy zwrócić uwagę państwa na to, jak wielkie uciążliwości powodują wiatraki. Jest teraz bardzo ważny czas. W parlamencie jest dyskutowana ustawa, która ma ten proceder po prostu ukrócić i ucywilizować. Sprawa jest w rękach naszych posłów, naszych senatorów. Pora, aby to wszystko dobrze przemyśleć i pomyśleć również nie tylko o tym, co z nowymi elektrowniami wiatrowymi, ale również co z tymi, które już stoją. Czy nowe prawo będzie coś na ten temat wspominać? Z Gawłowic żegnają się z państwem. Dobry ja, Szreder i Adam Szczesowski. Interwencyjny po stronie prawdy. Nie graj cynika na siłę. W Polsce minęła godzina druga. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Witamy Was, drodzy rodacy na kontynencie amerykańskim, pozdrawiając w imię Jezusa i Maryi. Zapraszamy Was do spotkania w rodzinie Radia Maryja, która spontanicznie rodzi się pośród nas jako odpowiedź wiary i zaangażowania pod wpływem usłyszanego słowa. Przyjmijcie dar Radia Maryja, które dotarło do Waszych domów dzięki zaangażowaniu wielu Polaków. Bądźcie apostołami tego dzieła, współtworząc je przez modlitwę, kontakt telefoniczny i wsparcie duchowe. W Polsce minęła godzina druga, dobrze ksiądz powiedział.
Państwo, wracamy ciągle do tych wydarzeń, które miały miejsce 18 maja. Wspominamy te piękne chwile, umacniamy się nimi i chcemy nimi żyć. Między innymi to nagranie reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego, który śpiewał w ten piękny sposób na uroczystości poświęcenia konsekracji świątyni Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. Rozpoczynamy program, który kierujemy w sposób szczególny do naszych sióstr i braci rozsianych poza granicami Polski, szczególnie za oceanem. Drodzy Państwo, już za moment serwis informacyjny, a także przegląd prasy polskiej, później kilka głośnych komunikatów. Dziękujemy za to, że wspieracie Radio Maryja i podziwia, które się radzi wyrażają swoją modlitwę, ale też i ofiarą konkretnym darem materialnym. I dzięki temu, tylko dzięki temu Radio Maryja i wszystkim inne dzieła, które radzi wyrażają, mogą się rozwijać i mogą służyć nam wspólnie. Dziękujemy w tym miejscu ofiarodawcom ze Stanów Zjednoczonych, w sposób szczególny mieszkańcom Burgan. Rozpoczynamy od rozmowy z panem profesorem, socjologiem Zespołem Kawtorunia, także teraz obecnie doradcą prezydenta RP, pana Andrzeja Dudy, pan profesor Andrzej Zybertowicz z naszego ośrodka. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, uśmiecham się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Kłaniamy się, dziękujemy za uśmiech. I panie profesorze, taką rozmowę chciałem z panem przeprowadzić po tym właśnie 4 czerwca. Minęły 3 dni i pewne refleksje się nam tutaj podają, albo Orland Park, może bardziej pewne, ale też zdziwienie, że wielki szum wokół tego dnia, czemu Polacy nie świętują, przez to święto demokracji, tak jak kiedyś namawiano wszystkich, żeby świętować na przykład 22 lipca, prawda? Domagano się tego, by to było święto tak na siłę przeżywane. Jak to jest? Czemu są tacy, którym tak mocno zależy, żeby tę datę 89 rok i 4 czerwca podkreślać mocno? Jako socjolog, jak pan uważa, też jako polityk. Chciałbym powiedzieć najkrótszej, tak powiedziałbym, są tacy, którzy mają interesy, że Polacy wolność traktowali jako pełną wolność. Myślę, że dobrze, że mówiły kilka dni po 4 czerwca, bo mam dużo dystans do pewnych spraw, ale chciałbym naszym słuchaczom zaproponować jeszcze szersze spojrzenie. 4 czerwca to jest rocznica ważnego wydarzenia w historii Polski, które oczywiście przez badaczy historyków nie będzie lekceważone. Wyborów na roku 1989, ale te wybory zamknęły pewien ważny okres w historii Polski, w życiu wielu słuchaczy, także w moim życiu, który zaczął się w roku 1994. Ja chciałbym zaproponować radnym słuchaczom takie oto spojrzenie z odtwórka. Spójrzmy na spory o sposobach świętowania lub nie 4 czerwca. Spójrzmy na spory toczące się we współczesnej Polsce, a w demokracji wszędzie się toczą spory. Spójrzmy na konflikty wokół Trybunału Konstytucyjnego. Spójrzmy na projekty reform prawa i sprawiedliwości, nie tylko 500+, nie tylko Mieszkanie Plus, ale na wiele innych reform. Spójrzmy na zachowanie obecnej opozycji parlamentarnej. Spójrzmy wreszcie na Komitet Poradni Demokracji z tej szerokiej perspektywy dziejów Polski w ostatnich 72 latach. I co wtedy, jeśli tak, byśmy zauważymy? Otóż najpierw dochodzą pewnego zapożyczenia.
rządzący prezydenta dwie kadencje, Aleksander Kwaśniewski, ten komentator z Twittera napisał 16 czerwca 1989 roku obaliliśmy podobno komunizm, a teraz byli komuniści zachęcają nas, żeby to świętować. Aha, dodał. Zastanówmy się, na czym polegało to obalenie, rzekome obalenie komunizmu z